Książka, którą czytam, ma 58 stron. Przeczytałem już 13 stron. Chcę czytać 5 stron każdego dnia, aż przeczytam całą książkę, na podstawie którego równania można obliczyć, ile dni D zabierze dokończenie czytania książki. Zatrzymajcie teraz ten film i na początku sprawdźcie, czy potraficie sami to rozwiązać. No to na początek sprawdźmy, jakie informacje zawarte są w treści zadania. Wiemy, ile książka ma stron, dana jest również liczba stron, które już są przeczytane 13 stron. I wiadomo też, jakie jest planowane tempo czytania. Chcę czytać 5 stron każdego dnia, aż do końca książki. I mamy wybrać równanie, na podstawie którego można obliczyć, ile dni, d oznacza liczbę dni, zabierze dokończenie czytania książki. Po kolei. Gdybyśmy wiedzieli, ile musimy jeszcze stron przeczytać i podzielilibyśmy tę liczbę przez 5, bo będziemy czytać 5 stron dziennie, to otrzymalibyśmy liczbę dni potrzebnych na to czytanie. Ile stron zostało do przeczytania? Książka ma 58 stron, przeczytaliśmy 13, możemy więc odjąć od wszystkich stron te 13 stron, które już przeczytaliśmy, i to wyrażenie Oznacza liczbę stron, które zostały do przeczytania. Tyle stron zostało. I jeżeli teraz chcemy obliczyć, ile dni zajmie przeczytanie tych stron, to musimy podzielić tę wartość przez liczbę stron czytanych dziennie. Z treści zadania wiemy, że czytamy 5 stron każdego dnia. Jeżeli w takim razie podzielimy tę wartość przez 5, to to całe wyrażenie odpowie na pytanie, ile dni. Zostało. Czyli to się równa d, ponieważ d to liczba dni potrzebnych do dokończenia książki. Jeżeli przyjrzymy się możliwym odpowiedziom, to odpowiedź c jest dokładnie taka sama. Upewnijmy się jeszcze, że pozostałe dwie odpowiedzi nie są poprawne. 58 plus 13 to sytuacja, w której musielibyśmy przeczytać o 13 stron więcej niż wszystkie strony w książce. To nie ma sensu. Tak samo jest w odpowiedzi b. W odpowiedzi b równie niepoprawne jest pomnożenie liczby stron razy 5, bo przeczytanie całej książki nie zajmuje nam 5 razy więcej dni niż książka ma stron, tylko 5 razy mniej dni niż książka ma stron. I dlatego dzielimy przez 5, bo czytamy 5 stron każdego dnia, czyli czytamy 5 razy szybciej niż jedną stronę dziennie. Liczba dni potrzebnych do przeczytania książki jest 5 razy mniejsza, niż gdybyśmy czytali jedną stronę dziennie. No i zadanie zrobione.